everything we feared. Na początek zapytam, jak pod względem technicznym różni się trzeci sezon od dwóch poprzednich? Jeżeli chodzi o samą technologię, w której serial powstawał, no to tutaj wielkich różnic nie ma. To jest raczej ewolucja narzędzi, ewolucja kamer. No, staramy się wykorzystywać to, co jest akurat najlepsze, najnowsze na rynku. Ale nie jest to jakiś dramatycznie inny sposób kręcenia filmów. To nie jest taka sytuacja jak z niektórymi serialami, które na przykład są kręcone na tych wielkich LED-owych ekranach, czy wykorzystują tego typu techniki, no bo jednak w przypadku Wiedźmina staramy się być, mimo dużej ilości efektów wizualnych, mimo dużej ilości efektów specjalnych, w tym takim świecie prawdziwym, czyli staramy się, żeby na przykład sceny akcji czy sceny kaskaderskie były zrobione naprawdę. Unikamy cyfrowych aktorów, unikamy cyfrowych podmieniania aktorów na cyfrowe postaci. Rzecz jasna, tych efektów wizualnych jest sporo, bo są czary, bo są potwory, bo są jakieś wielkie światy, które trzeba zbudować. Ale sama metoda robienia tego serialu raczej skłania się ku tym bardziej tradycyjnym metodom. I w tej dziedzinie aż tak dużo się nie zmienia. Znaczy, pojawiają się nowe drony, nowe gimbale, pod które można podwieszać kamery. W przypadku scen akcji mieliśmy bardzo fajny, właśnie taki eksperymentalny nowy gimbal, czyli taki rodzaj urządzenia, które stabilizuje kamerę, które to też się bardzo fajnie rozwija. Myśmy to mieli chyba po raz pierwszy było użyte w serialu to, co myśmy mieli, bo to było tak specjalnie tam ekipa kaskaderska sobie sama to tam zmontowała, przylutowała parę drucików, żeby móc robić pewne ruchy kamery, które normalnie nie byłyby możliwe wcześniej. Więc tego typu rozwiązania ewolucyjne tak, ale nie było jakiejś zupełnie nowego podejścia do kręcenia tego. A czy niektóre techniki lub wykorzystywane przez Was rozwiązania zdołaliście ulepszyć w międzyczasie? Pomiędzy drugim i trzecim sezonem? Jeżeli chodzi o techniki, tak jak mówiłem, no to jest ewolucja. No, ja byłem bardzo pod dużym wrażeniem tego, jak fajnie ekipa kaskaderska, ekipa Wolfganga Stagemana podchodziła do zdjęć, do przygotowania do zdjęć i do tego, że mogliśmy zaprojektować pewne ruchy, które za pomocą tradycyjnych narzędzi, tradycyjnych kamer byłyby albo niemożliwe, albo bardzo trudne do osiągnięcia. A tutaj mieliśmy taki rodzaj lekkiego gimbalu, takiej dużej wolności ruchów kamery, że pamiętam, jak już się rozkręciło to wszystko, jak już rzeczywiście te sceny kręciliśmy już w takim cyklu, że wszyscy są w trybie pracy, wszyscy są już w dobrym rytmie i to tak zasuwa. Był taki dzień, kiedy robiliśmy bodajże 6 setupów na godzinę w niektórych scenach akcji. A dla laików, żeby wyjaśnić, jaka to jest różnica, normalnie robi się jeden na godzinę. Nie? Czyli setup to jest tak jakby kąt kamery, ustawienie z oświetleniem danego poddane ujęcie. I wejście na ten taki etap, że się robi więcej niż, nie wiem, 2-3, to jest niesamowita zmiana i bardzo też zwiększa ilość materiału później do montażu. To się bardzo potem przydaje w montażu. Powiedz nam proszę, z której sceny jesteś najbardziej dumny na przestrzeni trzeciego sezonu albo całej serii dotychczas? No, jest dużo scen, które lubię i dużo scen, z którymi mam dużo fajnych, ciekawych, trudnych wspomnień, a wiadomo, że jak są trudne wspomnienia, to one potem upiększają się z czasem. W przypadku sezonu trzeciego, no to nie chcę tutaj za dużo spoilować, ale mam bardzo dużo ciekawych wspomnień i takiej, no, że w ogóle daliśmy radę, takiej dumy, że daliśmy radę związanych z odcinkiem siódmym, który był kręcony w dosyć trudnych warunkach na pustyni latem przy temperaturach dochodzących do 50 stopni i to wymagało zarówno od aktorów, od ekipy niesamowitego przygotowania i też było bardzo, bardzo trudne i psychicznie i fizycznie, bo pamiętam taki dzień, kiedy ekipa od kostiumów bodajże smażyła jajka na klapach samochodów, żeby właśnie sprawdzić, czy jest już tak gorąco.
a autentycznie topiły się nam opony w samochodach, na tych takich dużych terenowych. To był bardzo duży wysiłek i jak wtedy tam byłem, bo jeszcze w którymś momencie zdjęć w Afryce dostałem COVID-a, żeby było weselej. Więc jak tam byłem, no to oczywiście było to bardzo trudne doświadczenie, ale jak już wróciłem i mam teraz te wspomnienia z przejścia tego piekła, no to bardzo dobrze ten odcinek wspominam i on też bardzo, bardzo dobrze wyszedł, moim zdaniem. On naprawdę wyszedł dobrze. Tam są też sceny robione w studiu, bo nie wszystko dało się nakręcić na pustyni w tych warunkach, ale tą pustynię widać, ta pustynia tam gra i też widać, jak wpływa na aktorów i to jest super sprawa. Decide how we move forward. We will be the last to fall. Of that I am sure. I will make them pay.